Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj mam przed sobą koszyk pełen nowości. I oczywiście nie wszystko wyląduje na twarzy, ale wszystko Wam pokażę, ponagrywam przebitki. Twarz mam tylko jedną, później chcę jeszcze wyjść wieczorem do Sephory. Może uda mi się upolować zapas Amrezji. Jeszcze na szczęście moja Amrezji żyje, ale muszę mieć zapas. A dzisiaj, kiedy nagrywam ten film, jest 7 grudnia. Amrezji weszła do polskiej Sephory. Była na stronie internetowej, ale siedziałam całą noc, bo tak jak wiemy, jeżeli mnie obserwujecie, to wiemy, mamy świadomość tego, że ja mam tryb wampira, tryb nocny. Ja dzisiaj funkcjonowałam do 6 nad ranem i nie widziałam na stronie internetowej Amrezji, a jak wstałam później w południe, to już widziałam, że Amrezji była i się skończyła, więc muszę zacząć polować na nią stacjonarnie. Ja w tej chwili mam już podkład, kremowe konturowanie, puder i bronzer. Stwierdziłam, że zrobię taką bazę, ponieważ mam jeden podkład w paru kolorach w swoim odłożonym pudle z etykietą nowości, ale chcę go przetestować w ramach testu na żywo. Więc dzisiaj od początku aż tak nie straszę, jest w miarę okej. I też w filmie na pewno będzie to zauważalne. Mam dwa paznokcie połamane, a jednego straciłam, więc żyjmy ze świadomością, że tak miało być. Ja mam dzisiaj bardzo ambitny plan. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale może. Mam nowe rzęsy od Sminko. To jest kolekcja świąteczna i one są przepiękne, przecudowne. Mam modele Angelina, idealny oraz instagramowy. Wiecie co? Kiedy ja ostatnio miałam rzęsy przylepione? Wydaje mi się, że ostatni raz miałam przylepione rzęsy takie na pasku, chyba w styczniu czy w lutym. Później jak mi te rzęsy już tak w miarę porządnie wyrosły, to w ogóle nie przyklejałam nic, ani kępek, niczego. Nie robiłam brwi, ponieważ mam coś takiego jak pudr do brwi Foolproof Brow Powder od Benefitu w moim odcieniu numer 3. Jak widać, jeszcze nie śmigane, nie zmacane, a ja jestem typowo kredkowa oraz pomadowa, więc to będzie challenge. Mam dwa takie duże, gigantyczne Pixie Glow i jedno jest w odcieniu Pixie Glow Cake Gilded Bear Glow i to są bardzo takie duże ombre pudry, róże, rozświetlacze. Właśnie chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać na policzku, bo jak zrobiłam swatche na Instagramie, to tak, no niby spoko, ale jakoś mnie tak nie porwało. A drugi odcień, którego na pewno nie użyję, to jest Pink Champagne Glow. Z rozświetlaczy, tak jak widzicie, przyszłam do Was totalnie matowa. Mamy rozświetlacz. Znaczy tak, wyjaśnijmy sobie jedno. Ja jestem przypudrowana, ale mam taki delikatny glow. Na moje pojęcie glow to ja jestem w tej chwili matowa. To, co mam na twarzy, to ja jestem przypudrowana techniką set down, set up. Czyli przy pomocy takiego puszka jestem zmatowiona lorą i następnie lorą, ale w wersji glow z tym pędzlem jestem przypudrowana, opruszona po całej twarzy. Nie oszukujmy się. Więc przyjmujemy wersję, że ja żadnego rozświetlacza na twarzy nie mam. Jestem tylko przypudrowana. Takie jest moje pojęcie. Mam dwa rozświetlacze, które dostałam już jakiś czas temu i przyznam Wam się bez bicia, że ja je gdzieś tam na bok odłożyłam, ja o nich zapomniałam. I później widziałam szał ciał w internetach, że dziewczyny naprawdę pokochały te rozświetlacze i one są jeszcze nawet nieotwarte, nawet nie zesłoczowane przeze mnie. Zakupiłam w Naturze rozświetlacz Kobo 314 Mirage. Zobaczymy, czy go nałożę, czy nie, bo ogólnie jest całkiem spoko, ale w porównaniu do rozświetlaczy, które w tej chwili pojawiają się na rynku, to już zaczął być dla mnie, bym powiedziała, taki za spokojny. Ale jest lekko różowawy, więc może na Pixie go nałożę. I to, co mnie bardzo, bardzo interesuje, to mam moja. To jest marka na wyłączność Contigo. I tutaj mam rozświetlacz w formie sypkiej. I to jest sypki rozświetlacz do twarzy i ciała Pearl Glow. Więc się dzisiaj obsypiemy. Mam jeszcze tutaj z Mystic Warsaw rozświetlacz w kolorze Prosecco. On jest w formie takiej kredki kremowej. I mam Eye Crayon również z Mystic Warsaw.
Holo Blue Lagoon, czyli cień kremowy w kredce. Wątpię, żebym go wykorzystała w dzisiejszym filmie, ale na pewno w tej chwili zrobię Wam swatche. I tak samo z Mystic Warsaw mam glitter do powiek w płynie w kolorze Mercury. Jak zaakcentowała. Konsystencja jest taka lekko musowata. Jak go rozprowadziłam po skórze, to wblendowała się, zginęła ta jasna baza, a został brokat. Nie wiem, zobaczymy, może się jakoś przyda. Co do ust, to mam tutaj jedną matową pomadkę, jakiś ładny nudziak z Move oraz z Rosie mam zwykłą satynową pomadkę w kolorze Can't Resist. Przypuszczam, że pewnie tej Move użyję. Mam tusz do rzęs i w zależności jak wyjdzie mi aplikacja sztucznych rzęs, to albo go nałożę tylko na dolne, albo na wszystkie rzęsy. I to jest ogólnie maskara, która jest pogrubiająca z włochatą szczoteczką, która ma kształt trochę takiego trapezu, ale nie do końca, jest taka powyginana i ma dużo włosków i te włoski są dosyć twarde, więc może się okazać ciekawa. I dostałam informację, zrobiłam sobie screena. Ten tusz od poniedziałku w drogeriach Rossmann będzie kosztował tylko, zobaczymy czy to jest takie tylko, 31,99, a normalnie kosztuje 48,99 i promocja będzie ważna do 18 grudnia. Mam płynne rozświetlacze od The Balm i jeżeli mnie oglądacie na bieżąco, to wiecie, że ja bardzo lubię ten płynny rozświetlacz od Golden Rose w kolorze 03 i ja go bardzo często nakładam na powierzchnię ruchomą powieki, więc zobaczymy, może któryś z tych rozświetlaczy dzisiaj właśnie tak zaaplikuję. Jeszcze do ust widzę, że mam tutaj odłożone, dostałam na gwiazdkę taką przesyłkę od Affectu. Edycja limitowana 6 mini long lasting liquid lipstick. Nie wiem, czy któryś z tych kolorów mi podpasi, ale na pewno Wam zrobię swatche przebitki wszystkich tych kolorów, które tutaj mam. W razie czego mam jeszcze jedne rzęsy Rosie od Contigo i to są, i to jest model So Extra. Chciałabym te ze sminko przyczepić. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. To, co mnie bardzo interesuje, nie robiłam jeszcze bakingu, w ogóle tu jakaś tu coś zrobiłam, nie wiem o co chodzi. Nie robiłam jeszcze bakingu, bo mam coś takiego od Revolution Bake and Finish Powder. I mam jeszcze przed sobą nowe palety cieni. Dwie palety od Pupy. Tutaj mam paletę w odcieniu Bright Violet. Ona, tak jak widzicie, jest trochę chłodna. Ma ciepłe tonacje, ma i fiolety. I mam z tej samej serii, ale Spicy Nudes. I Spicy Nudes prezentuje się w ten oto sposób. I jest taka typowo neutralna, ni to ciepłe, ni to chłodne. Ja mam dzisiaj feeling zdecydowanie na neutrale, tym bardziej jeżeli mam walczyć jeszcze z rzęsami. Okej, w razie czego smaruję się takim olejkiem od NYXa, bardzo, bardzo się polubiliśmy, ponieważ, prawdę, walczę z ustami, ale od ostatniego miesiąca jest tragedia. Dobra, chyba wszystko to, co odłożyłam, Wam pokazałam, zaraz zobaczymy, co wyląduje na twarzy i zostańcie ze mną do końca, ponieważ doszłam do wniosku, że to jeszcze nie koniec. I na sam koniec filmu przygotowałam dla Was rozdanie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Sądzę, że nie, ponieważ jestem na tyle blada, że nie widać jakiejś większej różnicy, ale zmieniłam kolor włosów. Może nie jest to jakaś ogromna różnica, ale trochę się przyciemniłam, zniwelowałam odrost i mam bardzo dużo ciepłych tonacji i przyznam Wam się szczerze, że strasznie, naprawdę, strasznie korci mnie powrót do rudości. I bym właśnie boki zostawiła takie, a górę bym zrobiła rudą. Dajcie znać, co o tym myślicie. Zanim przejdę do brwi, to rozświetlacze i najpierw kusi mnie ten sypki i on się zapowiada. Spróbuję go najpierw nałożyć tym pędzlem od Fenty. I na razie go wzięłam dosyć mało. On, bym powiedziała, że jest szampański i taki stonowany pomiędzy złotym a srebrem. Dobra, tak samo zrobię drugi co ja zrobiłam? O, stara, pojechałaś. Ale kurde, wow, no jest moc. Skoro ty taki, boję się tego, co zrobię,
ale biorę taki duży pędzel do pudru. Wpracuję ten rozświetlacz w ten pędzel. A jeszcze miałam te z Lovely nałożyć. Dobra, te z Lovely może na nos nałożę. No i widzicie, w jakiej jestem sytuacji. Prosicie mnie o film, żebym zrobiła dla Was top 5, top 10 najlepszych, najukochańszych rozświetlaczy. I jak ja mam zrobić taki film, jak co chwilę są coraz lepsze, coraz mocniejsze rozświetlacze, bo u mnie dobry równa się mocny. I jak ja mam taki film zrobić? Jak on zaraz, dosłownie za miesiąc będzie nieaktualny. I co, pojadę do Sephory po Amrezi? Pojadę. Jestem ciekawa też, przypuszczam, że na pewno, że występuje on w większej ilości kolorów, bo bym chętnie przetestowała jakiś, wiecie, taki ciemniejszy, opalony. Zanim się rozhulam za mocno, to chcę nałożyć któryś ten z Lovely. No, wyglądają całkiem ciekawie, bo dzisiaj swatcha produktowa akurat będę nagrywać po części gadanej, więc w tej chwili mamy bardzo, bardzo autentyczne pierwsze wrażenia. I nie wiem, czy dobrze obrałam cel, ale wzięłam tą wersję Pink Bite. Dobra, wezmę jeszcze ten Glow Better. Całkiem przyzwoicie. Trzeba go stopniować, bo jak dołożyłam już, która to była, trzecia, czwarta warstwa, no to już zaczyna działać. Wezmę go znowu na ten duży pędzel, pojadę po całej twarzy, bo mam wrażenie, że ten sypki, on fajnie się nanosi z bitym pędzlem, ale już takim dużym, to te drobinki gdzieś uciekają. No, zaczyna się dziać glow kitulca. Specjalnie do tego filmu nie smarowałam się samoopalaczem, bo właśnie widząc kolory tych rozświetlaczy, mówię, kurde, muszę być blada, bo inaczej tu mi się będzie odcinać, bo one są zdecydowanie, każdy jeden, który tutaj nakładam, są w chłodniejszych tonacjach, więc już na ciemniejszym podkładzie to by się mocno odznaczało. No i ten sypki, wow, można mocno budować. Tylko tyle, że jak go już nałożycie naprawdę bardzo dużo, to będzie widać tą bazę. Albo jestem ślepa, ale napis koloru jest tylko na tym wieczku. Pod spodem nie ma. Jeżeli już macie dwie sztuki, to Wam się to może pomieszać. A bardziej jednak podoba mi się ten odcień Glow Better, bo drugi jest Pink Bite. A ja za pinkami to tak średnio. Next. Teraz róż do policzków. To się nazywa Pixie Glow Cake. To jest satynowy puder, który jest opalizujący. Ma w sobie drobinki. Dosyć spore widzę drobinki w opakowaniu. I on, tak jak robię swatche, to widzę, że bardziej wychodzi po prostu taki satynowy na skórze z drobinkami, niż ma dawać jakiś super efekt. Zobaczcie w ogóle moją rękę, moją dłoń po tym sypkim z Contigo. Dobra, róż. Biorę ten jaśniejszy, czyli Gilded Bear Glow. No i jakoś go zmieszam po prostu dookoła. I właśnie wracając do tematu ręki. Ja zawsze, jak biorę nowy pędzel, albo nabiorę sporo produktu, to staram się produkt wbić w pędzel i dopiero później aplikować. Bądźmy szczerzy, nie ocenimy wykończenia tego różu, ponieważ mam pod spodem rozświetlacz. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale kolor całkiem taki spokojny, normalny jak dla mnie. Umówmy się tak jak zwykle. Ja w weekend, jak będę robić makijaż, ja ten róż, ombre, produkt nałożę przed nałożeniem rozświetlacza i Wam dam feedback w komentarzu przypiętym pod filmem, no bo dzisiaj no nic nie ocenimy tutaj. I na wierzch, skoro już się wszystko błyszczy, a ten rozświetlacz jest właśnie taki peach, róż, rose peach bym powiedziała, coś w tym stylu, to o, dołóżmy go. Kitulec jest szczęśliwy. Teraz chcę otworzyć ten puder do pieczenia od Revolution. On jest biały. Wysypałam go trochę na wieczko. I ja z pudrem do bakingu robię to samo, czyli wcieram produkt w gąbkę, suchą gąbkę, aby nie nałożyć tego produktu za dużo. I pierwsze takie wrażenia to jest dosyć suchy i pachnie talkiem. Ja się przeważnie bakinguję pudrami również sypkimi, ale o lekko
nie wiem, cielistej albo żółtawej bazie. Białymi raczej nie, ale ponieważ jestem blada, to doszłam do wniosku, że dzisiaj jest idealna okazja. Jeszcze zniwelujemy trochę nos. I trochę o tą linię sobie załagodzę i tyle. Może dołożę jeszcze trochę na środek czoła i na razie go zostawiam, ponieważ przechodzimy do brwi. Brwi najpierw wyczeszę, no i zobaczymy, ile posiedzę tutaj przed kamerą, bo ja muszę mieć takiego zooma. Mam coś takiego, właśnie to, co wam pokazywałam na początku filmu, Full Proof Brow Powder. I tutaj w opakowaniu jest dołączony taki aplikator, który wyciąga się. O, można złączyć i mamy grzebyk i właśnie taki gąbkowaty aplikator. No zobaczmy, czy ja tym aplikatorem sobie poradzę. Ja bardzo lubię kredki z Benefitu, zarówno te grubsze, jak i te precyzyjne i właśnie nimi uzupełniam cały kształt. A później wjeżdżam z pomadami. O, coś tam się zaczyna dziać, ale efekt jest bardzo, bardzo delikatny. Na razie cały czas nakładam ten jaśniejszy wkład. Na pewno to jest produkt typu nie zrobię sobie nim krzywdy. I może być to fajne na szybkie podkreślenie brwi, a nie rysowanie precyzyjnie ich. I teraz wziąłam ten ciemniejszy odcień. W ogóle jak Benefit zrobi jakiś design, jakieś opakowanie, to... sztos. Od razu macie przykład, jak powinny brew wyglądać. No dobra, i ja już teraz muszę wjechać po prostu z pomadą i je zrobić tak instagramowo. Takie pierwsze wrażenia, produkt na takie szybkie uzupełnienie brwi. Spoko. I aplikatorek też całkiem ciekawie pracuje. To ja zrobię już swoje takie porządne brwi poza kamerą. I zaraz do was wracam. Dobra, dokończyłam brwi i w międzyczasie się zrehabilitowałam i zrobiłam swatche do filmu. A co do moich brwi, to parę dni temu na Instagramie pojawił się taki mini szybki filmik z tutorialem, jak robię swoje brwi. I przypominam jak zwykle o tym, że wszystko to, co pojawi się w filmie, jak i też było użyte poza kamerą, na pewno będzie zawarte, wypisane w opisie na dole pod tym filmem. I nie nakładałam rozświetlacza pod brwi, więc nałożyłam że właśnie ten srebrny z Lovely. Od razu chcę powrócić do brwi i rozwiać pewne wątpliwości, bo za każdym razem, kiedy gdziekolwiek poruszę temat brwi, że tutaj rysuję, tu czegoś używam do brwi, to jest poruszenie, co się stało z moim makijażem permanentnym, tatuażem brwi. Dla tych, którzy nie wiedzą i najwidoczniej mnie nie obserwują na bieżąco, kiedy się pokazuję przed kamerą czy przed telefonem na story bez makijażu, to widać, że ja te brwi mam. A jeżeli zaczynam nakładać makijaż, mój makijaż jest zawsze kryjący i dopracowany, u mnie nie ma naturalnych brwi, u mnie jest albo no make-up, albo make-up totalny. Full coverage beach. Więc jeżeli zaczynam nakładać makijaż, to po pierwsze podkładam pudrami ten makijaż sobie przykrywam, po drugie do pełnego konturowania, pełnego krycia, mocno zrobionych oczu, idealnie wyrysowanych ust, trzeba mieć też idealne brwi. Jeszcze go wezmę o tak jak zwykle, o zrobię coś takiego. Ten baking to już chyba z godzinę tu siedzi. Właśnie to co mnie interesuje, czy on nie będzie za biały. Albo jest za biały, albo za długo go przytrzymałam. Też często dostaję pytania, czy już przetestowałam, jak mi się sprawdzają pędzelki od Blended. Ja wam podlinkuję, ja mam ten zestaw chyba klasyczny, gdzie jest tak dosyć sporo tych pędzli do twarzy i do oczu. Są mega mięciutkie, bardzo fajnie się nimi pracuje. Na razie jakie piorę, nic się nie sypie, główki się nie rozklejają. Na razie jestem jak najbardziej na tak. Jak się dobrze rozblenduje, to ładnie wygląda ten baking. Nie mogę mu tu niczego zarzucić. Tylko tyle, że on jest faktycznie biały, więc do bardzo, bardzo jasnych karnacji, no jeżeli się opalę, samo opalę, no to już on będzie dla mnie za jasny. I na oczy oczywiście nie nakładam żadnej bazy, jest mi ona do życia niepotrzebna i chciałabym powalczyć, o już sobie zarysowałam, z tą paletą Pupy Spicy Nudes i chciałabym użyć głównie matowych cieni i później na powiekę ruchomą bym nałożyła któryś ten rozświetlacz z The Balm. I zaczniemy klasycznie od tego koloru.
No, na razie ten cień pracuje ładnie. Jest taki satynowy, ładnie się rozciera. To jest taki satynowy mat, ale zdecydowanie matowy kolor. Na razie rozciera się bez zarzutu, zaczyna się robić osypka, więc trzeba naprawić ten błąd. Nałożę ten puder do bakingu od Revolution. Nie, Enzo, nie teraz. Tobie się przypomina wtedy, kiedy nagrywam. Chodź. Tak, pokaż się widzom, tak, tak. Pieszczoty się włączyły. Dajże mi zrobić baking. Czekajcie, odsunę się trochę. Jak mi się za długo zejdzie, to nie pojadę przez ciebie po Amrezi. I co to będzie? Dalej, teraz wezmę ten ciemny brąz. I tak jak zwykle ma to miejsce, o, zacznę przyciemniać tutaj to. No i się sypie, ale pigmentacja jest naprawdę bardzo ładna. No i ładnie się rozciera. Trochę staram się wyciągnąć tutaj oko, bo znając życie, rzęsy będą zdecydowanie wystawać w zewnętrznym kąciku. No tak, można je blendować i blendować. Są przecudowne. Cały czas rozcieram wszystko tylko tymi dwoma kolorami, ale osypka jest, no, intensywna. Z tym pędzlem rozcieram granice. Teraz bez bazy chciałabym zobaczyć, jak pracują te folie. I pewnie tą ciemniejszą nałożę tutaj, na środek powieki. Enzo otwiera mi drzwi. A tą jaśniejszą od wewnętrznego kącika. No i robię to oczywiście palcem. No, ładne. W kamerze to wygląda nawet lepiej. I tak jak widać, nie robiłam żadnego cut crease, odcięcia korektorem ani bazą. No pięknie, pięknie to wychodzi. Wow. No, to ma moc. Tutaj wjeżdżam już takim pędzlem a la gąbka, ale cały czas pracuję na sucho. Dolna powieka będzie bez zmian, czyli ten ciemny brąz, później jaśniejszy. Cienie sztos, tylko tyle, że się strasznie sypią. I na linię wodną nałożę kredkę od NYXa. Chciałam nałożyć ten płynny rozświetlacz od The Balm, ale paleta mnie pochłonęła. I to, co mi zostało do zrobienia, to wybrałam sobie rzęsy. Mamy challenge, przyklejam rzęsy. Wybrałam model idealny od Sminko i faktycznie on wygląda jak idealne rzęsy. Jest puszysty, intensywny, ale nie taki właśnie instagramowy. Zobaczymy, jak będą wyglądać na oku, ale niestety robię to poza kamerą, bo ja muszę mieć lusterko przy nosie. Sytuację prezentuje się w ten oto sposób. Przykleiłam te rzęsy, łatwo nie było. I ponieważ paski trochę mi się pobrudziły tym foliowym cieniem, zaczęłam linerem je trochę koloryzować i na tym oku stwierdziłam, że w sumie to już zrobię kreskę. A jak zaczęłam robić kreskę i zrobiłam taką, wiecie, krótką, tradycyjną kreskę, to była za krótka pod te rzęsy. Więc w tej chwili Wam pokazuję, jak wyglądają rzęsy z kreską i bez kreski. No bo teraz trzeba drugie oko dorobić, żeby też była kreska. A ten liner ubóstwiam. Kreskę robię trochę częściej niż przyklejam rzęsy, ale nadal rzadko. Jeżeli bym miała wybrać jeden liner, którym wiem, że zrobię każdą możliwą kreskę bez poprawek, ten. To jest Fenty Beauty Flyliner. Jest kotem. No i teraz tuż do rzęs testujemy ten z Revlonu. Na pewno lepszy byłby test na górnych rzęsach, ale no. To, co mogę powiedzieć, to szczoteczka naprawdę ładnie łapie rzęsy i są rozdzielone. No i zagęszcza, to fakt. No cóż, z maskarą zrobimy tak samo. Ja po prostu jutro, pojutrze będę jej używać i Wam po prostu w komentarzu na dole zostawię feedback, jak to pracuje na górnych rzęsach. Teraz jak się na siebie spojrzałam i skojarzyłam, że te oczy wyglądają tak kocio, sobie myślę, kurde,
Ja jednak przylepiłam kiedyś rzęsy i znalazłam. Ten look robiłam we wrześniu, a ukazał się ten look w październiku w Joyu. To była moja propozycja na Halloween. Tam zrobiłam podobną kreskę, podobnej grubości, tak samo przykleiłam rzęsy. Nie wiem jeszcze, co nałożę na usta. Kusi mnie to albo to. Albo z efektu Crazy About Nude, albo właśnie ten Move. To jest odcień Dreamer. Dreamer jest trochę taki brzoskwiniowy, jak to z efektu. Ładny kolor, ale będzie dla mnie za ciemny. Ścieramy, ścieramy. Wiecie co, ja chcę jakiś bardzo, bardzo jasny nude. Zaraz jeszcze wjadę z konturówką. To jest z Pixie, matowa płynna w odcieniu Bare Beauty. A konturówkę biorę 501 od Golden Rose. I biorę jeszcze numer 504. I przyciemniam same krawędzie. No i co? Jeszcze jedna ważna rzecz. Rozświetlacz. Ten srebrny. Renifer. Nice. Mam tak ogromne oczy, że nie mogę w podglądzie się na to patrzeć. Podsumujmy, co tutaj się zadziało. Tak jak mi wpadną ręce, tak będę omawiać. Pixie Glow Cake, ten produkt 3, 4, 5, 10 w jednym. Ogólnie spoko, ten róż, no ja tego będę używać jako róż do policzków, spoko. Ale czy to jest coś nowego, innowacyjnego, wow? No raczej nie. Tą paletą cieni naprawdę jestem bardzo, bardzo porządnie zauroczona, zainteresowana. Na pewno w kolejnych dniach też jej będę używać. Bardzo podobają mi się te brązy. Te folie są obłędne, są cudowne. Jeszcze na pewno muszę sprawdzić, jak te perły jeżdżą po powiece. No, polubimy się, na pewno się polubimy. Te małe rozświetlacze Lovely. Ten jest typowo różowy, więc na pewno przeze mnie używany nie będzie. Ten jest typowo srebrny i naprawdę jest porządny, jest fajny. Na początku sceptycznie do niego podchodziłam, ale naprawdę mi się podoba, można go stopniować. Jeszcze właśnie rozświetlacze. Ten rozświetlacz z Kobo, bym powiedziała, że to jest coś na tej samej zasadzie jak ten z Lovely. Też można go stopniować, też ma bardzo fajny błysk. Tylko tyle, że on jest na takiej brzoskwiniowej bazie, więc dla mnie to też będzie róż rozświetlający, a nie rozświetlacz. No i ten rozświetlacz sypki z Moja. Mega, mega, polubimy się. Na pewno dopóki nie wysmaruje się samoopalaczem, to on będzie, oj, będzie mocno przeze mnie używany. I też jak będę mieć okazję wstąpić do Contigo, sprawdzę, czy są inne odcienie, czy jest jakiś taki złotawy, no bo oj, bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. I mówiąc o tych rzęsach, które mam w tej chwili zamontowane, no chyba nie muszę nic mówić, to są po prostu cudowne, jest sztos, jest takie kocie oko, że hej. I pomimo tego, że one są naprawdę masywne, to nie są takie typowo naturalne rzęsy. Ja jestem totalnie odzwyczajona od noszenia jakiegokolwiek typu sztucznych rzęs, tylko tuszuję swoje rzęsy. To powiem wam, że nawet ich nie czuję, są mega komfortowe na powiece, bardzo, bardzo mi się podobają. Przypuszczam, że najprędzej w Sylwestra, o ile będzie mi się chciało, to zamontuję rzęsy, ale no, sminkowe są niezłe. Co do tego pudru od Revolution, robi swoje, jest do bakingu, faktycznie wypieka, rozjaśnia i to może być bardzo fajna propozycja dla osób o bardzo jasnych karnacjach. Bardzo ładnie tutaj bronzer odciął, zabezpieczył mi tutaj ten świetki, który się później robił przy cieniach. Na pewno wrócę do was z informacją, jak te płynne rozświetlacze z The Balm, bo no kolory, jak robiłam przebitki, to kolory są mega, więc to już jutro wyląduje na powiekach. Co ja tu jeszcze wyciągam? Warto jest zwrócić uwagę na to, jak robiłam swatche Holo Blue Lagoon Eye Crayon z Mystic Warsaw. Jak zrobiłam ten swatch, który wam pokazywałam, to później ja tego nie mogłam dotrzeć z ręki. To tak cholernie mocno zastyga, że wow, naprawdę wow, fajny produkt. Highlighter, rozświetlacz, Prosecco, również z Mystic Warsaw. No, jak wiecie, ja raczej kremowych rozświetlaczy nie używam. Może być to ciekawe na przykład do położenia w wewnętrznym kąciku, ale nie zauważyłam, żeby on tak zastygał jak ten cień kremowy. Muszę wam zwrócić uwagę na te kredki z NYXa, bo
to jest kolejny film, w którym ich używam i one są przecudowne, prześwietne. I ja ich używam już chyba ze 2 miesiące i tych jasnych, i tych ciemnych. One są przekozackie. I przyznam się, ja miałam zamiar Wam pokazać te kredki jeszcze w poprzednich ulubieńcach, ostatnich ulubieńcach. Zapomniałam o tym, po prostu wyleciało mi z głowy. Nie wiem, jak to się stało, ponieważ ja i tak wszystko zapisuję, więc nie wiem, jak to się stało, ale na pewno pojawią się w kolejnych ulubieńcach. I tak samo będzie na pewno w ulubieńcach ten liner, no bo on jest sztosem. Robię rzadko kreski, ale jak robię kreskę, to z tym wychodzi zawsze idealna. Tusz też będę testować. Jak tuszowałam dolne rzęsy, no to zapowiada się całkiem ciekawie. Pudry do brwi bardzo mi się spodobały. Bardzo szybko uzupełniłam całe brwi. Naturalnie to wyglądało, więc jeżeli szukacie dwóch kolorów w jednym i żeby to było naprawdę naturalne, bez jakiejś tam super precyzji, to też może być produkt godny uwagi. I jeszcze wracając do tego, co obiecałam, małe rozdanie. Rozdanie będzie dokładnie na tej samej zasadzie, co w moim poprzednim chat make-upie. Trzeba zasubskrybować kanał, wcisnąć follow na moim Instagramie, zostawić lajka pod tym filmem i w komentarzu na dole możecie mi napisać cokolwiek, ale w komentarzu na dole trzeba dopisać swój login z Instagrama, bo ja później wylosuję jedną osobę i z nią skontaktuję się prywatnie na Instagramie, aby wysłać jej te rzeczy. Tutaj mam takiego cukiereczka Surprise, The Glowy Surprise Face and Lip Set od Sephory. I jeszcze od NYX Professional tutaj są Soft Matte Metallic Lip Cream. Mam nadzieję, że jeszcze jedną osobę uszczęśliwię przed świętami. I tak jeszcze patrząc na ten makijaż, sądzę, że mogłabym go podciągnąć pod makijaż sylwestrowy dla odważniejszych nawet na święta. Nada się. Dajcie mi znać w komentarzu na dole, co Wam się w tym filmie spodobało, czy niektóre z tych produktów, które Wam pokazywałam, może już macie i może macie taką samą opinię, a może inną. Czekam na Wasze komentarze i jeżeli bierzecie udział w rozdaniu, to pamiętajcie o dopisku o swoim loginie z Instagrama. Przypominam, że wszystkie szczegóły dotyczące wszystkiego, co działo się w filmie, jak i też rozdania, będą zawarte w opisie na dole. No i co? Przypominam o subskrybowaniu oraz wciśnięciu dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy wrzucę nowy film na kanał. Mam nadzieję, że widzimy się w moim kolejnym filmie, więc do następnego i na razie.